prowadzę tutaj taki swój mały biznes Białowieży i jestem podmiotem gospodarczym i takim samym podmiotem gospodarczym są to gospodarstwo państwowe Lasy Państwowe i w ogóle nie potrafimy współpracować z tym podmiotem, dlatego że ten podmiot robi co chce, w każdym momencie zamyka szlaki, zamyka drogi, zamyka las, robi wycinkę, w ogóle nie konsultując, pomijam to z nami, przedsiębiorcami, ale też w ogóle nie konsultuje to z samorządami. Robi po prostu co chce w każdej chwili i to się musi skończyć. Niestety przyszedł czas, że te lasy kompletnie sobie nie radzą z tym, co się dzieje w puszczy i czas, żeby ta puszcza po prostu, żeby tutaj powstał Park Narodowy, bo w tej formie po prostu, jeżeli tylu będzie właścicieli tych, znaczy nie właścicieli, zarządców tego terenu, my nie dojdziemy do porządku w ogóle. No i teraz jako przedsiębiorcy w branży turystycznej rozmawiam z hotelarzami, rozmawiam z ludźmi, którzy mają agrokwaterę, to jest po prostu teraz walka o przetrwanie dla nas. Tutaj bardzo pięknie rozwijała się turystyka. Tu z roku na rok przyjeżdżało w ostatnim okresie coraz więcej ludzi. Cieszyliśmy się bardzo, robiliśmy wszystko. Usługi bardzo jak gdyby poszerzyły swoje horyzonty. Agrokwatery są coraz lepsze, hotele mamy naprawdę fantastyczne. Mamy restauracje, mamy bary, jest po prostu wszystko przygotowane na to, żeby ludzie mogli tu przyjeżdżać, zobaczyć, co to jest las naturalny, jak to wygląda, czym to się różni od lasu gospodarczego. Tu ludzie przyjeżdżają z całego świata i nagle dostajemy taki nóż w plecy. Tu nie ma innej alternatywy, bo dalsze wycinanie lasu do niczego nie prowadzi, a my jako ludzie, mieszkańcy tego rejonu, nic z tego nie czerpiemy, kompletnie nic. Przecież wyjechało 180 tysięcy metrów sześciennych drewna w tym roku. Ja się pytam, co ja jako Białowieżanin mam z tego? Nic, kompletnie, zero. Zarobiło te 40 osób, które pracują w Lasach Państwowych, bo mają pensję w Białowieży i to jest, a w turystyce pracuje, szacujemy około 700-800 osób w sezonie zatrudnionych w Białowieży tylko do obsługi ruchu turystycznego. Więc dysproporcja jest niesamowita. I chcemy, żeby tu ludzie przyjeżdżali, widzieli, co to, jak wygląda ta puszcza. No, żałujemy, że tak wielu ludzi z Polski nie przyjeżdża do Białowieży, bo jednak większość turystów to są ludzie z zagranicy. I chcielibyśmy, żeby tych ludzi jak najwięcej przyjechało z Polski, bo jeżeli oni by przyjechali, zobaczyli, jak wygląda puszcza, czym ona się różni od zwykłego lasu, takiego gospodarczego, to na pewno nie doszłoby nigdy do tej wycinki. Tutaj nie był ani premier, ani prezydent Polski. Ludzie, którzy odpowiadają za stan kraju, nie przyjeżdżają do najcenniejszego obiektu przyrodniczego w Polsce. To jest jakiś nonsens. Powtarzają jakieś slogany, gdzie spin doktorzy wymyślają bzdury typu, że my teraz nie jesteśmy w Puszczy Białowieskiej, tylko w części gospodarczej, a puszcza to tak naprawdę tylko rezerwat ścisły. To są jakieś nonsensy powtarzane przez ludzi, którzy nigdy tutaj nie byli, już nie mówiąc o przeczytaniu jakiegoś chociaż jednego artykułu na temat puszczy. To dziękuję uprzejmie.